Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Next Card Game, a raczej już Wreckfest. Dzisiaj pobawimy się w takie bardziej normalne wyścigi niż w taką totalną destrukcję na różnego rodzaju arenach, chociaż nie byłbym taki pewny co do tej destrukcji, że na pewno jej nie będzie, ponieważ jest to w końcu Wreckfest. W poprzednich odcinkach udało mi się chyba to udowodnić, że ta gra jest jednak nastawiona na dosyć totalną rozwałkę. No i teraz chcę was przekonać, że jednak wyścigi też będą stawiać na totalną rozwałkę. Wybierzmy sobie może ten mały samochodzik z... O, on jest z napędem na tył. Nawet bym się nie spodziewał. Taki troszeczkę maluszek mi się wydaje. Natomiast weźmy sobie jakiś wyścig. Tak ciężko mi to jest padem opanować. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie. O, w końcu trafiłem. Weźmy sobie nowy wyścig tak na rozpoczęcie, żeby wam pokazać, co nowego zostało jeszcze wprowadzone. Trzy okrążenia, 23 przeciwników. O, chyba może być. Nie powinno być aż tak strasznie. Więc zacznijmy i zobaczmy, jak wygląda ten wyścig, bo ja sam nawet go nie widziałem. Więc sam jestem ciekawy, co tutaj będzie, jak to będzie wyglądać. Mam tylko nadzieję, że gra mi się nie skraszowała, bo na to wygląda. I hope so. Okej, chyba nie. Chyba jedziemy. I tak właśnie oto wygląda ten tor. Aż z chęcią go obejrzę, bo nie wiem za bardzo, czego się spodziewać. Lewy zakręt. No to jest znowu prawy. Wąski ten tor się być wydaje na 23 osoby. Tutaj jakiś lekki podjazd. Zobaczcie, to jest w ogóle... Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to jakąś kopalnię, po której byśmy się ścigali. No nawet ta koparka to potwierdza. I to naprawdę wygląda ciekawie. Bo jest trochę i ciasnych zakrętów, trochę jest więcej otwartych zakrętów. Tutaj znowu ciasno. Znowu koparka. Tam pewnie będzie się działo. Już to czuję, że tam będzie totalna rozwałka. I tutaj znowu jakiś wyskok, tutaj znowu wąsko z tymi barierkami. Będzie ciekawie. Zobaczymy, co się stanie. Wow, jedziemy. No i moi drodzy, zobaczymy, co to będzie. Wow, tutaj już widać, że nie próżnują w kolizjach. Dlatego tak jak mówiłem, nawet te wyścigi nie są pozbawione tego aspektu Demolition Derby. O, tak jak na przykład tutaj, jeden leci, drugi leci, czwarty leci i piąty koziołkuje. Wow. Jedno, co mnie tutaj cały czas tak bardzo przekonuje do tej gry, to zobaczcie, ile tych rzeczy pozostaje. No nie pchaj mnie, daj mi pojechać, no. No dzięki, że mnie postawiłeś na dach. Naprawdę, to było miłe. Ile tych rzeczy tutaj się rozwala i ile tutaj tych rzeczy możemy zobaczyć? A komputer jakoś bardzo na tym nie obrywa. Musimy wziąć pod uwagę, że to jest jeszcze wersja Early Access. Ja tutaj gram na ustawieniach Ultra, a przy takich mam 50 klatek. Więc dzieje się naprawdę. Jedno co zauważyłem, co tutaj jest kiepsko zoptymalizowane, to różnego rodzaju tutaj dymy. Czy też... No jakby no, to co się wydostaje spod kół, taki dymowy żwir, no coś w tym stylu. A naprawdę niewiele obciąża to co się dzieje na ekranie z tych rozwalanych rzeczy, na przykład takie opony latające. One mniej już spowalniają nasz komputer czy nasz frame rate, ale ja spadłem. Weźmiemy sobie reset car i znowu jesteśmy na trasie. Uuu, po lewej stronie gościu nieźle koziołkuje. To jest jednak to, co... A, tutaj powinienem w lewo skręcić. No tak. Nie zauważyłem tej ściany. Chociaż i tak mi nieźle idzie. No, na 18 pozycji. No nie jest aż tak źle. No tak, tak. To AI jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo ostre. Co mi się z jednej strony podoba, a z drugiej strony... No, chociaż... Czego bym się spodziewał po takich wyścigach Demolition Derby, gdzie wszystko ma się rozwalać. Że AI będzie jeździło piękną, idealną linią, jak w grach wyścigowych, czy na przykład w F1, gdzie tam tak naprawdę każde okrążenie czasami jest takie same. Tutaj, co zasługuje właśnie na to, że AI jest bardzo, ale to bardzo zacięcie walczy. Zobaczcie, co tam z przodu się dzieje. No i że ja tak naprawdę jestem cały czas wyprzedzany.
No ale to... O! Zrobiłem to samo co tamten żółty, tylko że tamten żółty jest większy. Jemu może być łatwiej. Wziąłem ten mały samochód, bo tak myślałem, że będzie się trochę lepiej prowadził, a widzę, że tak nie do końca. Tamten żółty to już chyba jest na granicy wyczerpania. Jakoś mi się wydaje, bo kopci tym czarnym dymem. Ale chyba sami przyznacie, że pomimo tego, że ta gra jest dopiero w fazie jakiejś early access, czyli wcześniejszego dostępu, to i tak wygląda ładnie i tak zachwyca. Zobaczcie, co tu się dzieje, a ja nadal mam 50 FPS-ów. Wow! Ta gra zaczyna mnie zaskakiwać z update'u na update. Był taki pewien moment, kiedy ta gra była niegrywalna właśnie przez te problemy z optymalizacją. Z optymalizacją różnego rodzaju właśnie tych dymów i różnego rodzaju, no, takiego otoczenia, które się... Jeju, ten jak przekoziłkował. No właśnie, tutaj bym miał wtedy 20 FPS-ów. Teraz to naprawili. To był błąd jednego buildu. Naprawili to i jestem nadal bardzo zaskoczony, co ci ludzie potrafią stworzyć i że tak naprawdę to wygląda o wiele lepiej. Wow, znowu koziołkują. Jeżeli ta gra zostanie jeszcze naprawdę dopracowana i będzie jeszcze więcej rzeczy, jeżeli ona naprawdę będzie wyglądała jak pierwszy Burnout, czyli że będą różnego rodzaju takie zawody, że na przykład, nie wiem, wyskocz, zrób coś, oh my god, to ja w takim momencie mogę powiedzieć, że cieszę się, że kupiłem tą grę wcześniej i że mam dostęp do tej wersji Early Access i że mogłem ich wspierać. Au! Bo to naprawdę jest coś, co zasługuje na, przynajmniej według mnie, na podziw. O gościu leci, w ogóle tam nie zahamował, ale nie przejmował się tym. On po prostu powiedział, lecę, bo chcę. Wow! Wow! I chyba moje wrażenia, czy po pierwszym przejeździe, czy też po tym, kiedy pierwszy raz testowałem tą grę, czy nawet teraz, one naprawdę się nie zmieniają i ja cały czas muszę zbierać swoją szczękę z podłogi. Tak. Zobaczmy, jak wygląda powtórki, bo ja zawsze to się tym zastanawiałem. To jest też jedna z nowości, która została wprowadzona, czyli właśnie robienie różnego rodzaju powtórek, które wyglądają no w miarę fajnie. Mamy w dyspozycji różne kamery. Akurat tutaj jest taka no najbardziej chyba, no może nie tyle, że najprostsza z możliwych, tylko najbardziej popularna, tak? Czyli z takich ujęć telewizyjnych, czyli nie z gry, tylko takie, które najczęściej się spotyka w grach wyścigowych. Telewizyjna. Gdzieś są poustawiane kamery i jest fokus na nasz kar. Na nasz samochód. Za dużo angielskiego. I to jest naprawdę fajne. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która przemawia za tą grą. Przepraszam, bo troszeczkę tutaj wziąłem i zrobiłem. Mamy też jeszcze możliwość wybrania kamery i mamy na przykład możliwość wybrania kamery wolnej. I to, co się wtedy dzieje, to możemy sobie tą kamerę ustawiać. Nie za bardzo wiem, jak to się robi na padzie, bo jest to dosyć ciężkie. Ale naprawdę jest tutaj dosyć dużo opcji. No. Jak tu się ustawia? Dobra, nie wiem, jak się ustawia kamerę. A, może to? Ha! Jednak doszedłem. Prawie jak w pracy w debugu. I to jest też coś fajnego, ponieważ tutaj możemy robić jakieś swoje własne ujęcia. I to mi brakuje naprawdę w grach wyścigowych, kiedy na przykład możemy robić jakieś swoje własne ujęcia i zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Jakieś takie ujęcie, kiedy samochody jadą i kamera też się rusza. Ile tego naprawdę brakuje w grach wyścigowych? Ile to by nadało jakichś lepszych właściwości, kiedy my też możemy tą kamerą ruszać i kiedy to my możemy bawić się w reżysera. Mi to naprawdę bardzo się podoba, bo wtedy tworzenie nawet jakichś własnych trailerów to nabiera różnego rodzaju wspaniałych możliwości i właściwości. Na przykład możemy sobie zrobić własną kamerę z lotu ptaka, a później się zbliżyć na ludzi jadących z tyłu. I wygląda to niesamowicie. No sami przyznajcie, że nie widzi się tego często w grach, a takie powtórki, na przykład kiedy chcemy coś zobaczyć, co wydarzyło się gdzieś z tyłu na torze. O rany.
I to naprawdę. Możemy sobie ustawić kamerę tutaj, nie wiem, na reklamie na przykład, jak chcemy. Możemy sobie kamerę ustawić w dowolnym jakimś miejscu. No to jest... To jest coś niesamowitego. Możemy tą kamerę przyspieszyć. Tutaj na przykład jest jakaś akcja. No zobaczcie, wszystko się ładnie, pięknie rozwala. I samochód, najazd. Jedziemy prawie że równo z nim. Tutaj został wyprzedzony. Ja wpadłem trochę poza świat. No ale to wygląda bajecznie. I z tym będę się cały czas, nie wiem, jakoś chyba podniecał, bo dla mnie to jest naprawdę majstersztyk. A takie drobne wstawki, które naprawdę ludzie by chcieli, czyli na przykład uwolnić kamerę, żeby zobaczyć, co się na przykład z tyłu działo w powtórce. O, ile gier chciałbym, żeby to miało, a ich niestety nie ma. Przejdźmy sobie kolejny wyścig, bo tak nad tym pierwszym się rozgadałem. Zmieńmy sobie samochód. I zobaczmy, co oni nam tutaj jeszcze wprowadzili. Wprowadzili nam w końcu jakieś lepsze nazwy, które możemy tutaj zobaczyć. Weźmy sobie jakiś większy silnik. A weźmy sobie dużą niemiecką, amerykańską V8, 396 chyba 6 koni będzie miała. Nie, moc ma 270, no ale to nic nie szkodzi. Skrzynia niech pozostanie. Dobra, tutaj niech to pozostanie. Zobaczmy, czy doszły jakieś malowania. Jak wygląda sprawa malowań? Pier drugie jest na przykład niebieskie, nawet ładne, nawet mi się podoba. Trzecie żółte, też w miarę ładne. Czwarte takie czerwono-czarne, o, te paski z przodu są ładne. No i piąte te zielone, może sobie weźmy to żółte. Trochę przypomina mi malowanie Team Kicker z Grid Autosport, w miarę podobne mieli. No to weźmy sobie ten wyścig, ten samochód i jakiś wyścig. No, weźmy sobie ten tor, tylko może po figurce 8. Figurze 8, no to jest najbardziej znana ósemka, ale na Speedwayu. Tak jak pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Chyba będzie się znowu działo. Trzy okrążenia, 23 oponentów, przeciwników. Jedziemy. Ten tor będzie chyba wąski. I na 23 osoby obawiam się, że będzie za wąski. Ale w końcu chodzi o rozwałkę, tak? Więc jedziemy z tą rozwałką. Zobaczę, jak ten tor wygląda, ponieważ też jestem jego ciekawy. Okej, tutaj zjeżdżamy. O, na środku jakaś rura. Ale pewnie będzie można ją rozbić. A tutaj też widzę, że ten tor jest o wiele większy. O wiele większy, niż bym się tego domyślał. Okej, tutaj są samochody. Pewnie na tym skrzyżowaniu będzie się dosyć dużo działo. Zobaczmy. Mamy w miarę szybkie samochody. Bo nie wiem, czy zauważyliście, tutaj mamy też takie w miarę najbardziej proste klasy samochodów, czyli tam A, B, C, D, coś tam ponumerowane literkami. Ponumerowane literkami, tak, świetnie. Od kiedy się rzeczy numeruje literkami. Poukładane literkami. I to jest chyba najbardziej nam powszechny i znany rodzaj zapisu klas samochodów. Ja... Wow! Fajnie, że jadę pierwszy. Ale też trochę się tego obawiam z jednej prostej przyczyny. Bo jako, że jadę pierwszy, to mogę bardzo zostać na coś nadziany przez kogoś. Wow! Dużo się dzieje, dużo się dzieje, dużo się dzieje. Nikt we mnie nie trafił. Uff! Dobra, drugie okrążenie. Tutaj jak widać, no tak jak myślałem, ten środek się rozbił bez najmniejszego problemu, ponieważ tutaj prawie wszystko się rozbija, co możemy tylko rozbić, a tutaj się dzieje naprawdę dużo. O! Trochę tamten oberwał i ja też, ale przynajmniej jadę dalej. Moim zdaniem jest to chyba jeden z ciekawszych torów, które mogą być, bo przecież zawsze takie tory to i w Darcie Showdown, nie, uff, kurde. O, ale on oberwał i ja też. Dosyć mocno. I te uszkodzenia samochodu. Mam krytyczne uszkodzenia, więc prawdopodobnie jeżeli od kogoś oberwę, to mogę już tego nie przetrwać. No ale nawet jakoś nie szkoda mi tego, że... A ja ciebie wypchnę, a ja ciebie wypchnę, zobaczysz. Haha.
Nawet mi nie szkoda tego, że przegram. Jeju. Musiałem tam zahamować, a tam się zderzyli. Trzecie miejsce. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ta powtórka. O, fastest lap. Najszybsze okrążenie. Dziękuję bardzo. Jestem z tego powodu dumny. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać powtórka, ponieważ tam na środku pewnie dużo się działo. Więc wezmę sobie wolną kamerę, schowam sobie HUD. I postawię się właśnie na środku tego okręgu, czyli on będzie tego okręgu, tej ósemeczki, i będę to uważnie oglądał, jak to będzie wyglądać. Jedźcie, moi kochani, i pokażcie mi, co tutaj się działo. Właśnie dlatego ta free camera najbardziej mi odpowiada, ponieważ mogę to jakoś sobie spojrzeć i popatrzeć z takiego najlepszego chyba ujęcia, jakie może być. No zobaczcie, tutaj jestem pierwszy, pięknie wychodzi na prowadzenie, tutaj już się zderzają. Tutaj jak się dzieje. No ciekawie, ciekawie. Nie powiem. Co się tam zadziało? Tutaj już pozostawał właśnie jakiś tył, więc na tych dwóch gości, którzy byli tam gdzieś z tyłu, prawdopodobnie musieli wylecieć już tam na tamtym zakręcie. I dlatego tak się zastanawiałem, ojej, co się tutaj dzieje? Tutaj jaka kraksa wspaniała. Tutaj się działo, a ja tutaj wjeżdżałem. Tego już nie widziałem. No. Czy się... tamten jak wypadł z lewej strony, tam w ogóle jakieś masywne kraksy. Ten jeden to w ogóle koziołkuje co chwilę. Dopiero tutaj się podniósł, kiedy ja już tak naprawdę dojeżdżałem. I tutaj ten oberwał przeze mnie trafiony. Ten to w ogóle tutaj karambol na samym środku. Kolejny! No i to jest właśnie to, dlaczego ta gra nazywa się Request. Tutaj ja najbardziej ucierpiałem. Gdyby nie ta kolizja, to pewnie bym dojechał pierwszy bez najmniejszego problemu. No i dlatego ta gra nazywa się Request. Tutaj jakie fajne ominięcia były na milimetry. No i tak jak możecie zauważyć, Request, tutaj co chwilę są jakieś wypadki, metal się sypie, metal zgrzyta i wygląda to niesamowicie. Tutaj i tutaj będzie kolizja. Wow, jeden przejechał idealnie pomiędzy dwoma. Nice. Musicie sami przyznać i sami wydać werdykt. Czy ta gra jest naprawdę warta tego? Bo moim zdaniem tak, jeżeli ona zostanie jeszcze bardziej rozwinięta, zostanie jeszcze bardziej urozmaicona, no to wtedy będzie ciekawie. No to wtedy będzie się działo. A jeżeli jeszcze dojdą takie tryby zabawowe, czyli na przykład, nie wiem, skok w dal, czy skok wzwyż, tak jak było to w... ja powiedziałem Burnout, to był Flatout. Więc, sorry, pomyłka. Burnout to jest Criterion. Flatout? No to będzie ciekawie. Jeżeli gra pójdzie w tym kierunku, to będzie jeszcze ciekawiej, chociaż nie wiem, czy to trochę nie będzie się kłócić z koncepcją tutaj deweloperów, no ale to już jest ich zadanie, żeby ta gra trafiła w jak najlepszej formie i żeby była dla nas, użytkowników, graczy, w jak najbardziej przystępnej i chyba najbardziej udanej i zabawnej, zabawowej formie. Na dzisiaj chyba przedstawię wam dwa wyścigi, ponieważ to jest najważniejsza rzecz, którą chciałem wam przekazać, którą chciałem wam pokazać. No i tak oto prezentuje się ponownie ta gra. Wygląda niesamowicie. Nawet na tak wczesny poziom postępów pracy nad tą grą, to jest i tak dobry postęp. I ja wierzę naprawdę wielkie nadzieje, że ta gra kiedyś wyjdzie. I że to moje pieniądze, które za nią zapłaciłem, kiedy teraz słyszę, że tak dużo gier nie wychodzi na tym Steam Early Access, że ludzie nie doczekują się swoich finalnych produkcji, że one upadają tam jednak, to mam nadzieję, że ta gra jednak wyjdzie i że jednak to będzie jedna z dobrych gier. Ale kiedy jeszcze wyjdzie, kiedy by mogła wyjść, tego jeszcze nie wiadomo. Ale zapowiada się ciekawa gra, która na pewno będzie fajna na odstresowanie. Ja was żegnam na dzisiaj, do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Jeżeli chcecie, żebym pokazał wam więcej rzeczy, napiszcie w komentarzach. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze jakiś odcinek z multiplayera.
Więc multiplayer też wam jakoś pokażę, o ile będzie on działał jakoś poprawnie. A jeżeli nie, to będę po prostu jeździł te same wyścigi. Chyba że wyjdzie jakiś ponownie update, to wtedy na pewno możecie się spodziewać u mnie materiału z tego update'u. Żegnam się z wami, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, czy może jakąś powtórkę czegoś, czy może jeszcze coś, jeszcze czegoś więcej. Postaram się to dla was przygotować. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!